W naszym studiu Piotrek Wasiak. Dzień dobry. Cześć, cześć, witam was wszystkich. Czy może lepiej powinienem powiedzieć hej, hej? No właśnie. Tak jak się witam zawsze na YouTubie. Żeby było wiadomo, że to ty. Żeby było wiadomo. Piotrek odpowiada za Bibliotekę Osus, czyli wielki projekt internetowy. Ja specjalnie mówię projekt internetowy, bo to zarówno kanał na YouTubie, kanał na Instagramie, ale przede wszystkim ta ogromna, ogromna baza, taka encyklopedia Star Warsowa, która trochę mam wrażenie Wikipedię przypomina Star Warsową. Jak najbardziej. I to miała być Wikipedia Star Warsowa od samego początku. W ogóle powstała niemal jednocześnie z amerykańską wersją, czyli tak zwaną Wikipedią. I to, co jest w tym projekcie najpiękniejsze, to jest to, że robią to ludzie, po prostu. To tak jak robią Wikipedię edytorzy, którzy się znają na tym temacie, to tutaj fani, którzy się znają na Gwiezdnych Wojnach i to bardzo często znacznie bardziej niż ja, znacznie więcej przeczytali, znacznie więcej razy widzieli te Gwiezdne Wojny, oni wchodzą, edytują, tworzą hasła. Czasami jak się spojrzy na te największe hasła, to gdyby to wydrukować, to by była niezła książka, naprawdę. Biblioteka Osus w 2006 roku powstała. W sierpniu. Ale ty na tym rynku działasz znacznie dłużej, bo jeszcze tak na poważnie tym tematem zająłeś się w poprzednim tysiącleciu. Zgadza się. W poprzednim tysiącleciu, to pamiętam, jeszcze miałem internet na modem, bo to możemy tutaj bardzo długo rozmawiać, jak internet zmienił w ogóle łączność między fanami. Oczywiście to były wspaniałe czasy, dlatego że ja jednocześnie znam tych młodych, w cudzysłowie oczywiście młodych, fanów Gwiezdnych Wojen, którzy już, że tak powiem, mieli dostęp do materiałów przez internet, jak również znam tych starszych fanów Gwiezdnych Wojen, którzy, nie wiem, byli w kinie jeszcze w 79 roku, którzy zbierali wycinki z gazet, którzy kolekcjonowali z czasów Polski Ludowej podróbki figurek, które się wtedy pojawiały i to jest absolutnie niesamowite. No i pamiętam, że w 99 roku zacząłem robić swoją pierwszą stronę internetową, która miała opowiadać o Gwiezdnych Wojnach, a tak dokładnie przedstawiać śmieszne obrazki z Gwiezdnych Wojen. To było jeszcze... Dzisiaj byśmy memy powiedzieli. Dzisiaj byśmy powiedzieli memy. Tak. To było w czasach jeszcze przed Quake'em, przed 9gagiem i tak dalej. Aż nawet gość, który stworzył 9gaga, kiedyś do mnie pisał, więc taki mały sukces. Tak sobie myślę, że w bardzo ciekawym momencie zacząłeś tę swoją stronę internetową, w momencie, kiedy na nowo to całe uniwersum się odradzało, bo przypominam, że w 99 roku to ta nowa trylogia. Pojawiła się trylogia, teraz ją nazywamy trylogią prequeli, żeby ją odróżnić od trylogii sequeli, która właśnie teraz jest w kinach, właśnie teraz będziemy mieli 9 epizod właśnie trylogii sequeli. Natomiast największy rozwój, i to zarówno chyba mojej działalności, jak i działalności w ogóle internetowej, jak i rozwój również strony Biblioteki Osus, przypadał na czasy około 2005 roku, czyli przypomnę wtedy, kiedy premierę miał epizod 3 i kiedy już George Lucas stwierdził, że najprawdopodobniej żadnych kolejnych Gwiezdnych Wojen już nie będzie. No i czekaliśmy 10 lat, aż Disney zajmie się Gwiezdnymi Wojnami, ale przez te 10 lat, to wtedy wszyscy się trzymali razem, tworzyli wspólne dzieło, bo materiałów było bardzo, bardzo dużo. A twój pierwszy kontakt z Gwiezdnymi Wojnami, to pewnie jakieś zjechane kasety wideo. 1990 albo 1989, Telewizja Polska wyświetlająca na kanale albo pierwszym, albo drugim Gwiezdne Wojny, Nową Nadzieję. Pamiętam tylko tą scenę, kiedy Vader wchodzi na pokład Tantive IV i pamiętam, że się strasznie bałem i chowałem głowę pod koc, bo miałem wtedy ze 7 lat. I tak sobie jeszcze myślę o tej twojej działalności. W tym 1999 roku najpierw była ta strona, później pojawiły się jakieś konwenty, pojawiły się jakieś zloty gwiezdnowojenne. To chyba mam takie wrażenie, że to były takie działania, które w Polsce nie były aż tak bardzo popularne. Nikt nie słyszał wtedy o konach tak zwanych, czy to komik konach, czy to gwiezdnowojennych konach. Znaczy, konwenty jako takie się odbywały. To przecież od 80 któregoś, 5 bodajże roku mamy konwent Polkon, gdzie się spotykali fani literatury fantastycznej, gdzie się spotykali ludzie grający w RPG. To było wspaniałe miejsce, żeby się spotkać, właśnie pograć w RPG na przykład. I to jeszcze przypomnę, mówimy o czasach przed internetem, więc to było nie lada wyzwanie, żeby się zebrać w jednym miejscu i pograć. No i jakieś mniejsze lub większe spotkania się odbywały. Pierwszą imprezą, o której ja wiem,
że była ściśle gwiezdnowojenna, to był 2000 rok i w Łodzi. To była impreza w Łodzi, która miała powstać trochę nawiązując swoją nazwą do Star Wars Celebration, bo pierwsze z kolei amerykańskie Star Wars Celebration było w 99 roku w Denver, więc można powiedzieć, że ten 99 rok to w ogóle się ruch fanowski na świecie zaczął tak organizować, zjeżdżać, spotykać. Piotrek Wasiak jest razem z nami, do rozmowy wrócimy za chwilę. Dziś o Bibliotece Osus sobie rozmawiamy na antenie czwórki. Po pierwsze strona internetowa, po drugie kanał na Instagramie i po trzecie kanał na YouTubie. Z nami jest Piotrek Wasiak, znany także jako tak jesteś. Znany żart w programach komputerowych, zapisz jako. Jako. Jeżeli chodzi o właśnie ten kanał YouTube'owy, to właściwie twoja działka, prawda? Ty po godzinach zajmujesz się tym sektorem wideo. Tak, zajmuję się sektorem wideo, aczkolwiek w ostatnich miesiącach nie sam już, ponieważ mam, że tak powiem, pomoc tutaj od fantastycznych dwóch osób, czyli od Norberta i od Kuby, którzy przygotowują, opracowują część materiałów i montują również, ponieważ no ostatnio bardzo, bardzo przyspieszyliśmy tempa i nawet codziennie się pojawia jakiś materiał na kanale, a to jakieś informacje, jakieś opracowanie encyklopedyczne, a to po prostu plotki z nadchodzącego epizodu 9 czy z nadchodzącego Mandalorianina serialu na Disney+, bo to są w tej chwili najgorętsze tematy. A czasami także streamy się pojawiają z gier wideo, między innymi z Battlefront. Zgadza się, prawda? Ponieważ no, gier wideo w tej chwili Star Warsowych nie mamy tak dużo. Nadchodzi Fallen Order, który tam bodajże w listopadzie będzie miał premierę, no to oczywiście będę grał jak zły, jak to się mówi. Natomiast rzeczywiście, i to jest bardziej, myślę, spotkanie z widzami na żywo i możliwość pogadania sobie takiego luźnego, a niekoniecznie obserwowanie, jak to ja fantastycznie gram w tego Battlefronta, no bo spójrzmy prawdzie prosto w oczy, nie gram fantastycznie. A jeżeli chodzi o taki aspekt, bym powiedział, pogadankowy, taki aspekt podcastowy, no to masz współpracę, spotykacie się z innym twórcą internetowym, Dekanem, no i macie bardzo ciekawy tytuł tego spotkania. Grubaski o Star Wars. Tak. To się w ogóle narodziło bardzo, bardzo szybko, ten tytuł. Po prostu w pewnym momencie się spotkaliśmy i usiedliśmy, no i jakby tutaj nazwać. No to ty masz trochę nadwagi i się z tego śmiejesz, ja mam trochę nadwagi i się z tego śmiejesz, to nazwijmy się Grubaski o Star Wars, a w ogóle zaczęło się od tego, że Dakan w jednym z odcinków u siebie bardzo skrytykował, nie wiem, chyba niekoniecznie mnie personalnie, tylko jakby moich widzów. No i jakoś potem żeśmy się spotkali i porozmawiali sobie w cztery oczy, że to w ogóle nie o to chodzi i tak dalej. No i stąd narodził się program bardzo, bardzo nieregularny, ale myślę, że mamy, ponieważ jakby w Gwiezdnych Wojnach wychowywaliśmy się w podobnym czasie. Zaczynaliśmy od podobnych książek jeszcze wtedy z Expanded Universe, które teraz jest legendami. I jakby mamy też bardzo podobne spojrzenie na wiele tematów w Gwiezdnych Wojnach. No i sobie po prostu o tym gadamy. Biblioteka Osus, czyli Piotrek Wasiak, jest razem z nami. To nie jest twoje ostatnie słowo. Do tej rozmowy, mam nadzieję, za chwilę wrócimy. Na koniec naszego spotkania z Piotrkiem Wasiakiem z Biblioteki Osus porozmawiamy sobie o tym dzisiejszym rynku Star Warsowym, gwiezdnowojennym, bo mam wrażenie, że dzisiaj to jest bardzo dobry czas, żeby być fanem tego uniwersum. Wielka ofensywa nadciąga Disneya, o czym już zacząłeś. Wspomnieliśmy troszeczkę, tak. No, będzie usługa streamingowa Disneya, będą seriale gwiezdnowojenne, mamy zapowiedziane już 3 seriale live action. Jeden serial, przynajmniej na to wygląda, czy brakujące odcinki Clone Wars, czyli też to, na czym się, tak jak ja się wychowałem na klasycznej trylogii, to jest cała masa fanów, którzy się wychowali na kreskówce Clone Wars i dla nich też będzie jakiś smaczny kąsek tutaj w tej usłudze streamingowej i to jest niesamowite. Natomiast myślę, że problemem, to co rozmawialiśmy przed tutaj włączeniem mikrofonów, że problemem dla Gwiezdnych Wojen są sami fani Gwiezdnych Wojen, ponieważ niezależnie od tego, jaki epizod 9 będzie, a na pewno będzie taki, że wyjdziemy ze łzami w oczach z kina, bo pokażą nam coś takiego, co nas wciśnie w fotel, no to i tak będzie pewna fala krytyki i pewna fala krzyczenia, że Disney rujnuje Gwiezdne Wojny. Na każde takie określenie, że Disney rujnuje Gwiezdne Wojny, ja mam odpowiedź, że to z kolei w starym kanonie był robot, który wyglądał jak Leia i strzelał laserami z oczu, więc to wcale nie jest tak, że to, co było, było takie doskonałe i takie fantastyczne. Mamy serial o Obi-Wanie, zapowiedź. Tak. Mamy także zapowiedź, chociaż już właściwie
jesteśmy bardzo blisko premiery tego serialu o Mandalorianach. No tworzą już drugi sezon, pomimo tego, że pierwszego jeszcze nie widzieliśmy. Mamy także gry wideo. Zgadza się. Mamy także no, wielkie, wielkie zakończenie sagi Skywalkerów. Także chyba... Tak mi się wydaje. Jeżeli ktoś jest fanem tego uniwersum, no to teraz doskonały czas po prostu. Zwłaszcza, będzie że, co oglądać. Zwłaszcza, że wszystkie materiały dzięki internetowi są naprawdę łatwo dostępne. Wystarczy kupić abonament i mieć dostęp do usługi streamingowej. No zakładając, że ona niebawem wyjdzie w Polsce. Wystarczy, jakby grę też jest łatwo dostać. To nie są te czasy, kiedy ja zaczynałem, kiedy trzeba było ściągać ze Stanów jakieś tam gadżety, jakieś zabawki, miecze świetlne na przykład, czy repliki mieczy świetlnych ze Stanów. Teraz są również w Polsce, fani, którzy je robią. Są ludzie, którzy robią, nie wiem, repliki zbroi, więc jeśli chcesz chodzić w stroju postaci z Gwiezdnych Wojen, to też znajdziesz pomoc wśród fanów, bo to jest właśnie najpiękniejsze, że fani sobie pomagają i fani robią coś z tym uniwersum. To nie jest tylko tak, że są biernymi zjadaczami uniwersum, tylko coś rzeczywiście działają, żeby przybliżyć to uniwersum dla innych. Powiedziałeś także, że to wielkie boom na Gwiezdne Wojny pojawiło się w 2005 roku, tuż po zakończeniu tej serii prequelowej, po trzeciej odsłonie Gwiezdnych Wojen. Myślisz, że właśnie po tej... Raz, dwa, trzy, niech sobie policzę, po dziewiątej, tak? Dobrze, tak, teraz będzie dziewiątej. Tak. Po dziewiątej odsłonie ten boom znowu się nasili? Czy jednak będziemy mieli przesyt gwiezdnowojenny, że za dużo tego wszystkiego? Myślę, że niestety jest duża szansa, że będziemy mieli przesyt. No bo jasne, już pewien etap w kinie się zakończy, natomiast właśnie będą seriale, będą zabawki, będą klocki Lego, jest park rozrywki przecież w Stanach i też część materiałów, które powstaje dla tego parku rozrywki jest w ogóle kanoniczna, w związku z tym to jest pierwszy raz w historii, gdzie historie opowiedziane w parku rozrywki są, w ogóle należą do kanonu Gwiezdnych Wojen. To jest dla mnie też niesamowite bardzo. Natomiast oczywiście poczekamy sobie parę lat i będą następne filmy kinowe i może to jest ten czas, kiedy będziemy mieli szansę się troszkę zmęczyć, odpocząć, może odpocząć, lepiej powiedzieć, odpocząć, żeby z nową energią czekać na kolejne filmy. Piotrek Wasiak, Biblioteka Osus, dzięki za to spotkanie. Ja również bardzo dziękuję.